poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was serdecznie w kolejnym poranku i o poranku. Dzisiaj o gniewie. Dzisiaj o tym, co trudne. Dzisiaj o tym, z czym tak naprawdę każdy z nas się mierzy w swoim życiu. Zachęcam zatem do oglądania do samego końca, ale od razu mówię, nie będzie łatwo. I oto słowa, które usłyszałam, które na mnie wywarły wielkie wrażenie. Mam nadzieję, że także na tobie dodadzą takiego momentu zamyślenia. Skutki gniewu są dużo poważniejsze od jego przyczyn. Skutki gniewu są poważniejsze od jego przyczyn. Przyczyną gniewu może być niepoukładanie w szafce. Prosimy kogoś, ułóż w szafce skarpetki. Nie poukładał, to jest przyczyna, że jesteśmy zagniewani. Przyczyną gniewu może być na przykład niezgodność polityczna. No i właśnie spotykamy się w jakimś szerszym gronie, no i nagle się okazuje, że mamy różne poglądy polityczne i osoba wypowiadająca się na właśnie dany temat polityczny powoduje w nas gniew. Kolejną przyczyną może być jakieś spotkanie na klatce z sąsiadami i na przykład widzimy, że sąsiadka nie chce nam pomóc albo odmawia nam czegoś. No i jesteśmy zagniewani. Mamy gniew w sobie. Tych przyczyn tak naprawdę może być bardzo dużo. Mogą to być takie właśnie przyczyny prozaiczne, jak niepoukładane skarpetki. Mogą to być przyczyny takie trochę głębsze, no właśnie niezgodność z poglądami politycznymi. Różne są przyczyny gniewu. W różny sposób i na różne rzeczy możemy się gniewać, krótko mówiąc. Natomiast dużo gorsze jest to, kiedy z tym gniewem nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Kiedy z gniewem nie jesteśmy sobie w stanie dać rady. Kiedy z gniewem wiąże się to, że się nie odzywamy do drugiego człowieka, że przestajemy z nim w ogóle wchodzić w dyskusję, że przestajemy się z nim spotykać, że uciekamy od niego, że i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Skutki są dalekosiężne. Przyczyny mogą być jakieś małe lub większe, natomiast to, co dalej zrobimy z tym gniewem, to jakie on będzie miał skutki na nas i na drugiego człowieka, są dużo, dużo szersze niż przyczyny. Przyczyny mogą być pojedyncze, mogą być, może być ich wiele przyczyn, natomiast musimy się skupić na skutkach. Kiedy my się gniewamy, a to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, kiedy my się gniewamy, to wcale nie gniewamy się i nie robimy krzywdy tym gniewem drugiej osobie. Czasem tak nam się wydaje, jak się pogniewam, to ona zobaczy, ja jej pokażę, bo się pogniewałam na nią. Czasem nam się tak wydaje. Prawda jest taka, my robimy tylko i wyłącznie sobie pod górkę. To u nas się dzieje tak, że my sobie nie możemy poradzić z gniewem. To w nas jest tak naprawdę ten gniew. On nie jest w drugiej osobie, on jest w nas. I my z nim chodzimy, i my z nim żyjemy. Nie żyje i nie chodzi z nim druga osoba. Także czasem, kiedy sobie właśnie o tym pomyślę, że jeżeli na kogoś jestem zła, zdenerwowana, zagniewana, to sobie myślę, kurczę, ale przecież tak naprawdę w ten sposób ja nie robię tej
osobie, na którą jestem zła. Ja jej nie robię krzywdy, tylko jak krzywdę robię samej sobie. To może czasem jest dobrze odpuścić, choć nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, żeby zrezygnować z gniewu, nie jest to łatwe, żeby zrezygnować z niechęci, nie jest to łatwe, żeby zrezygnować z jakiegoś takiego z takiej złości do drugiego człowieka. Naprawdę nie jest to łatwe. Ja mam wokół siebie takie osoby, które właśnie wywołują we mnie gniew, złość, niechęć, ale tak naprawdę wiem, że to są tylko emocje. To jest tylko coś, co mi pokazuje, że ta osoba mnie skrzywdziła w tym, czy w tym, czy w czymś innym. Natomiast kiedy odcinam emocje, jestem w stanie nadal z tą osobą rozmawiać. Pomimo tego, że mnie tu czy tam skrzywdziła, pomimo tego, że mnie tu czy tam zawiodła, jestem w stanie z nią nadal rozmawiać, jestem w stanie z nią nadal przebywać. Zatem dzisiaj zachęcam Was do tego, zrezygnujcie ze swojego gniewu, zrezygnujcie ze swojej złości, bo nie robicie nikomu innemu krzywdy, jak tylko samym sobie. To wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo Was zachęcam do komentarzy, bo temat trudny i chciałabym się czegoś nauczyć od Was, jeśli chodzi o gniew, bo to jest rzecz, która naprawdę, myślę, dotyka każdego z nas. Możemy się gniewać, często się gniewamy na różne osoby, no ale co zrobić, żeby właśnie się przestać gniewać, żeby odpuścić, żeby zostawić? Dla mnie jedną z metod jest właśnie to, o czym powiedziałam, czyli myślę sobie, nie robię krzywdy tej osobie, tylko robię krzywdę samej sobie. To może warto odpuścić. Pozdrawiam Was serdecznie, jeszcze raz zachęcam do komentarzy i życzę Wam dobrego dnia, bez gniewu. Pozdrawiam, Małgorzata Kospin. Pa, pa.